To święto dla całego Dolnego Śląska. Wrocław, śmiało możemy to podkreślić, na kilkanaście godzin stał się stolicą polskiego basketu. W zmaganiach wzięło udział kilkuset graczy z różnych zakątków kraju. Byli amatorzy, byli także profesjonalni koszykarze. Ligowe sezony dla większości już się zakończyły, więc teraz bez obciążeń niektórzy gracze w pełni mogą się poświęcać na przykład ulicznemu basketowi. W najbardziej prestiżowej kategorii Open zwyciężyła drużyna Płonący Banan, która wyprzedziła na podium Calvados i Gramy dla Pawła. Turniej Street Basket z roku na rok jest coraz większy, stąd też organizatorzy zawodów podjęli decyzję, by zmienić lokalizację. Z rynku impreza przeniosła się obok hali stulecia. Jest tam więcej miejsca i równocześnie można rozgrywać więcej meczów. Nowa lokalizacja zdała egzamin. Widać, że niezależnie od formy tej dyscypliny sportu, Wrocław jest miastem koszykówki. Przy iglicy pojawiali się różni ludzie, byli młodzi, nieco starsi, często rodziny z dziećmi. O frekwencję zadbali także organizatorzy z Dolnośląskiego Związku Koszykówki, zapewniając moc atrakcji. Można było przyglądać się nie tylko meczom uczestników w turnieju, ale także m.in. rywalizacji na wózkach i pokazowemu spotkaniu koszykarek Ślęzy z drużyną znanych mieszkańców miasta. Całość dopełniały występy muzyków, zespołu tanecznego i popis żonglowania piłkami do koszykówki. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody.